nie mieli maseczek, byli agresywni. Policja użyła gazu i paralizatora bez maseczek w sklepie. Policjanci użyli gazu i paralizatora. 37-letni klient galerii handlowej w Ostrowcu Świętokrzyskim nie chciał założyć maseczki ani zdradzić swoich personaliów. Interwencja policji zakończyła się użyciem gazu i przewiezieniem mężczyzny na komendę. Mundurowi mieli prawną i faktyczną podstawę działań, mówiła polsatnews.pl aspirant. Ewelina Wrzesień. Paralizatora użyli natomiast funkcjonariusze z Zamościa, gdzie również doszło do sklepowej awantury. Rządowe rozporządzenia covidowe przewidują, że w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak sklepy, trzeba zasłaniać usta i nos maseczką. Mandat za nieprzestrzeganie tej reguły sięga 500 zł, a kto uważa, że otrzymał go niesłusznie, może odwołać się do sądu. Służby sprawdzą, czy przedsiębiorcy stosują się do wprowadzanych od 15 grudnia niższych limitów klientów m.in. w restauracjach i hotelach. Do galerii wszedł bez maseczki. Nie chciał podać swoich danych mundurowi, nie czekają jednak do połowy miesiąca, aby interweniować wobec osób nie stosujących się do państwowych wytycznych. Dowodem jest nagranie z Ostrowca Świętokrzyskiego, które pojawiło się m.in. na profilu lokalnych struktur Konfederacji. 10-minutowy film opisano, niedziela handlowa i terrorysta bez kagańca. Szok. Rozpoczyna się, gdy w holu galerii handlowej dwóch policjantów rozmawia z mężczyzną bez założonej maseczki. Po tym, jak decyduje się zasłonić nią jedynie usta, próbuje odejść, lecz funkcjonariusze przytrzymują go i pytają o dane osobowe. Spotykają się jednak z odmową. Proszę mnie puścić. Dziecko mam, 12-latkę, w sklepie, krzyczy mężczyzna, a kobieta przyglądająca się zdarzeniu pyta mundurowych, dlaczego interweniują i czy tamten człowiek coś zrobił. Tak, słyszy w odpowiedzi. Policjanci użyli gazu. Nie dociskajcie kolanem, po chwili zjawia się żona mężczyzny. Oboje tłumaczą, że nie mógł założyć maseczki, ponieważ nie jest w pełni zdrowy i trudno mu oddychać. Jak twierdzą funkcjonariusze, wcześniej o tym nie informował, jednak przypadkowi świadkowie zapewniają, że było inaczej. W ciągu kolejnych minut mężczyzna narzeka na ból w klatce piersiowej, odmawia wezwania karetki, sprzecza się z policjantami oraz żąda, by zachowali dystans społeczny. W międzyczasie inni klienci galerii zarzucają mundurowym, że sami mają niewłaściwie założone maseczki. Pod koniec nagrania widać, jak czterech funkcjonariuszy powala mężczyznę na podłogę, a żona prosi, by nie dociskali kolanem jej męża Mariusza. Ponadto policjanci, po wcześniejszym ostrzeżeniu, używają gazu wobec mężczyzny, a następnie prowadzą go do wyjścia. Policja, 37-latek, nie reagował na polecenia, stawiał bierny opór rzeczniczka tamtejszej policji aspirant. Ewelina Wrzesień potwierdziła polsatnews.pl, że funkcjonariusze w niedzielę interweniowali wobec 37-letniego mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego. Poruszał się po galerii handlowej bez maseczki. Mundurowi podali mu podstawę prawną i faktyczną działań, ale mężczyzna nie chciał podać danych osobowych, nie reagował na polecenia i próbował się oddalić, powiedziała polsatnews.pl. Jej zdaniem, gdyby 37-latek postępował zgodnie z poleceniami policjantów, interwencja być może zakończyłaby się inaczej. Umieszczony w sieci film pokazuje tylko fragment interwencji. Wcześniej funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna nie zasłania nosa i ustęp. Jego zachowanie wskazywało, że mógł popełnić wykroczenie, wyjaśniała aspirant. Ewelina Wrzesień. Rzeczniczka zapytana, czy mundurowi słusznie użyli gazu, odpowiedziała, 37-latek stawiał bierny opór po rozpoczęciu działań policjantów, RET. Nie chciał się przemieścić, więc użyto takich środków. Przewieziono go na komisariat, gdzie ustalono jego tożsamość, a następnie zwolniono do domu. Jak dodała, w ciągu ostatniego weekendu ostrowiecka policja podjęła kilkadziesiąt interwencji w podobnych sprawach. Obsługa punktów handlowych informuje nas, że niektórzy klienci chodzą po obiektach bez maseczek, dodała aspirant. Wrzesień. Zamość, awantura w sklepie.
Policjanci użyli paralizatora. Kontrowersje wśród internautów wzbudziła też inna interwencja policji, tym razem z Zamościa. Na Twitterze pojawił się niespełna dwuminutowy filmik, który ma ilustrować sobotnie zdarzenia w centrum handlowym. Drugie wideo przedstawia awanturę między policjantami a kobietą i mężczyzną. Przecież założył maseczkę. Wykrzykuje klientka sklepu, a funkcjonariusz używa wówczas gazu. Chwilę później kobieta popycha policjanta, względem mundurowych padają również obelgi. Z kolei mężczyzna rzuca się na funkcjonariuszy, którzy obalają go, a następnie obezwładniają i siłowo, i przy użyciu paralizatora. Zakładaj kajdanki. Leży pan grzecznie, żąda policjant podczas stosowania tasera, a kobiecie mówi, dwa razy w twarz od niego dostałem. Nagranie urywa się, gdy świadkowie interwencji mówią o wzywaniu pogotowia ratunkowego i proszą mundurowych, by nie razili prądem mężczyzny. Obrażali i wyzywali mundurowych polsatnews.pl. Nie udało się skontaktować z rzeczniczką zamojskiej policji. Portal chciał zapytać o powody oraz ocenę działań w galerii handlowej. Stanowisko komendy przedstawiono w oświadczeniu. Policjant wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej, idąc pasażerem, zauważyli mężczyznę i towarzyszącą mu kobietę bez założonej maseczki. Zwrócili im uwagę, aby zasłonili usta i nos. Pomimo tego, że nie zostali ukarani mandatem, ani nawet wylegitymowani, zaczęli obrażać i wyzywać mundurowych, napisała rzeczniczka. Jak dodała, mężczyzna założył maseczkę, którą otrzymał od pracownika ochrony sklepu, jednak po wejściu do sklepu w kierunku funkcjonariuszy nadal kierowane były wulgaryzmy. W pewnym momencie rodzeństwo, widząc oczekujących przed sklepem funkcjonariuszy, szybkim krokiem ruszyło w ich kierunku. 32-latek rzucił się na policjanta, próbując uderzyć go pięścią w twarz. W wyniku ataku napastnika policjant upadł na bramkę antykradzieżową. W czasie interwencji mundurowy kilkukrotnie został uderzony przez niego w głowę. Ponieważ 32-latek nie chciał się uspokoić i w dalszym ciągu był agresywny, został użyty wobec niego paralizator, wyjaśniła starszy aspirant Dorota Krukowska, Bubiło. Następnie czytamy, agresywna wobec mundurowych była również kobieta, która odpychała policjanta, szarpała go, utrudniając przeprowadzanie interwencji. Kobieta była nawet siłą odciągana od mundurowego przez innego mężczyznę. Ponieważ prośby o zachowanie zgodne z prawem nie przyniosły rezultatu, wobec agresywnej 32-latki został użyty gaz. Zamojska policja przekazała, że agresywne rodzeństwo zostało zatrzymane. Jak ustalili policjanci, mężczyzna już wcześniej był dwukrotnie notowany w policyjnych kartotekach za znieważenie funkcjonariusza. Całość z przebiegu tej interwencji została zarejestrowana przez monitoring galerii, który został zabezpieczony. Wczoraj zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Zamościu. Zebrany w tej sprawie materiał pozwolił przedstawienie im zarzutów, poinformowała starszy aspirant Dorota Krukowska, Bubiło, wyjaśniła, że odpowiedzą oni za czynną napaść na policjanta i funkcjonariusza Straży Miejskiej, ich znieważenie oraz kierowanie wobec gruźb uszkodzenia ciała i pozbawienia życia w celu zmuszenia do zaniechania prawnej czynności służbowej. W poniedziałek sąd zdecyduje, czy wobec 32-latka zastosować tymczasowe aresztowanie, czego chcą prokuratura i policja. Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi mu do 10 lat więzienia. Ta interwencja pokazuje, z jaką agresją niejednokrotnie spotykają się policjanci podczas swoich zadań. Osoby podatne na niesprawdzone czy wręcz fejkowe informacje pojawiające się w sieci na temat pandemii, często bardzo emocjonalnie reagują najpierw na portalach w internecie, a później przenoszą swoje zachowanie w realnym życiu. Apelujemy o rozwagę i zachowanie przyzwoitości bez względu na posiadane poglądy, napisała rzeczniczka. Twierdzi, że jest policjantem z nagrania. Nie chodziło o maseczkę, w sieci zamieszczono także oświadczenie osoby, która twierdzi, że jest jednym z policjantów widocznych na nagraniu. Film, który powstał na interwencji z galerii Twierdza w Zamościu w dniu 11 grudnia 2021 rok. Nie wygląda do końca tak, jak sobie państwo to wyobrażają. Podczas przeprowadzania interwencji,
którą zapewne widzieliście, nie chodziło o maseczkę. Powtarzam, nie chodziło o maseczkę, napisano pisownia oryginalna. Jak dodano we wpisie, człowiek widoczny na nagraniu, wobec którego został użyty paralizator przed rozpoczęciem nagrywania, wychodząc ze sklepu zaatakował mnie, uderzając pięścią w twarz. Powód. Chciałem pana wylegitymować w związku z jego nieodpowiednim zachowaniem na terenie galerii. Osoba zapewniająca, że jest policjantem, dodała, z mojego punktu widzenia, nie jest normalnym zachowaniem, kiedy to policjant zostaje zaatakowany w związku z tym, iż chciał od mężczyzny wyegzekwować zachowanie zgodne z prawem oraz poddanie się czynności legitymowania, do której funkcjonariusz z mocy ustawy jest uprawniony, a szczególnie w przypadku popełnienia wykroczenia. Co do samego zdarzenia, mężczyzna wychodzi ze sklepu, uderza mnie pięścią w twarz, następnie zostaje użyty wobec niego paralizator, który nie przynosi zamierzonego celu. I tu stop. Tutaj zaczyna się filmik, podsumowała. Policja z Zamościa przestrzegała przed kontrolami dzień przed interwencją w sklepie w Zamościu. Tamtejsza komenda policji informowała o kontrolach przestrzegania obostrzeń. Policjanci z Zamościa cały czas prowadzą wzmożone kontrole w sklepach, galeriach, środkach komunikacji publicznej pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych. Sprawdzają, czy klienci zachowują dystans społeczny oraz stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa. Policyjne działania wspierają funkcjonariusze Zamojskiej Straży Miejskiej, napisała w internecie starszy aspirant Dorota Krukowska-Bubiło. Autor: Wiktor Kazanecki.